Witam bracia i siostry. Nie ma tutaj dzisiaj z nami chyba brata Janusza, ale spytam się, czy pamiętacie, czym ostatnio usługiwałem? Co to była za historia? Bo nie pamiętacie. No to wiedziałem, że moja żona wie, więc to dobrze, że moja żona pamięta. I to jest, no, to jest dość ważne, bardzo ważne. A też na sercu mam jakoś ostatnio te historie, które dotyczą Pana Jezusa, ale dotyczą też niewiast. One są szczególne, szczególnie duże emocje dzieją się w tych historiach. I kolejną historią, jaką chciałem powiedzieć, przeczytamy sobie w Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale, od 21 wersetu. Ewangelia Mateusza, 15, od 21 do 28. I przeczytam. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. A on zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: ty, Panie, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. I tyle ta historia, ona nie jest zbyt długa, ale ma taką szczególną cechę ta historia. Jest tu tak dużo emocji, zwłaszcza widać od tej kobiety, niewiasty kananejskiej, która jest zdesperowana, która jest zmęczona tą sytuacją, bo tu jak czytamy na początku, jej córka jest okropnie dręczona przez demona, ale dla niej to też był straszny ból, tak? No, możemy się wczuć w taką sytuację, jeżeli nasze dziecko, nie wiem, choruje i dzieje się tak wiele lat, albo jest taka sytuacja jak tutaj, to na pewno takim pierwszym pragnieniem jest to, żeby Pan Jezus uzdrowił, uleczył taką osobę, uwolnił. I ta kobieta przeżywała taki problem i jest bardzo zmotywowana w tym, była bardzo zmotywowana w tym, żeby coś w tej sytuacji się zmieniło. Na początku takie otoczenie tej historii, bo wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, gdzie to jest ten Tyr i Sydon. Tyr i Sydon to są miasta w starożytnej Fenicji. To nawet ja kojarzę, jak się uczyłem historii, że Fenicjanie to pieniądze, tak? Tam się to zaczęło, biznesy różne, tak? Tyr oznacza skałę. To miasto było zbudowane na skalę i obecnie Tyr znajduje się w Libanie. Liban to jest takie państwo, nie wiem, możemy taką mapkę wyświetlić. Ostatnio dużo mapek wyświetlamy, ale jak widzimy, nie wiem, czy tu jest ten rzut, nie ma chyba tego, tak? Tego wskaźnika, ale może sobie wezmę długopis. I jak widzimy, tutaj jest Sydon, Tyr, ale obok są bardzo ciekawe miejscowości. Megiddo, skąd właśnie to kojarzy, Byblos, tak? Co jest cały ten obszar,
który dotyczy tej jakby starożytnej Fenicji, a pod spodem jest Izrael. I jak się domyślacie, to nie były tereny Izraela. I Pan Jezus tam się udał i udał się tam w konkretnym celu. Co ciekawe, nie wiem, czy wiecie o tym, że jak Pan Jezus wypowiada błogosławieństwa, to wypowiada je w okolicach Tyru i Sydonu. Czyli w okolicach, które de facto nie należą które są jakby ponad tym Izraelem, czyli takimi trochę można powiedzieć pogańskimi już terenami. Popatrzcie w Mateusza 11:21, co jest napisane troszkę tam kilka rozdziałów wcześniej. Jezus wypowiada takie ciekawe słowa. Mateusza 11:21 i chyba 22 to będzie, tak? Biada tobie, Choryzonie, tak? Biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działo się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. Czyli popatrzcie, że tutaj tak w ciekawy sposób jest wyróżniony ten Tyr i Sydon, dlatego że to były miasta takie, w którym mieszkali poganie i taka pierwsza myśl, jak teraz się też modliliśmy, śpiewaliśmy te pieśni, czasami się tak możemy zastanawiać, jak Pan Jezus przemawiał tam, mówił różne historie i my czasami też mówimy do tego Tyru i Sydonu. Mówimy jakby w tym kierunku, wypowiadamy słowa w kierunku ludzi, których wydaje nam się tak po ludzku, oni się nie powinni nawrócić. Mówimy im coś o Bogu, ale tak się zastanawiamy, ale po co im w ogóle to mówię? To jest przecież... Ale to jest jak ten Tyr i Sydon. Tak, też Pan Jezus wypowiadał te słowa, wypowiadał te błogosławieństwa nawet tam, w tych okolicach. I zobaczcie, że potem będą pewne owoce, pewne rzeczy tutaj w tej historii zaczęły się dziać. I to, co powiedziałem o tej kobiecie, tu widzimy to w 22 wersecie. Po pierwsze, jest tutaj ta już w tych pierwszych słowach jej wołania, ona zaczęła wołać, tak? Czyli ona potencjalnie narażała się na to, że ktoś ją odgoni, tak? Ktoś ją powie, idź, zresztą tam czytamy, jak apostołowie to potem robili. Ale wszystko to też dlatego, że to była niewiasta kananejska, tak? To ona mieszkała w tamtych rejonach. Może to zostać włączone. Mieszkała w tamtych rejonach i była poganką. Tak trzeba ją nazwać. Zresztą my też jesteśmy poganami, nie wiem, czy wiemy, czy przypominamy sobie to, że tacy jesteśmy. I to, co widać w tych pierwszych fragmentach, to jest to, że ona tutaj wyznaje, znaczy mówi do Jezusa: Panie, Synu Dawida, czyli uznaje Go jako Pana. To jest ciekawe, że ktoś, kto jest poganinem, zresztą to nie tylko taki fragment jest w Biblii o poganach, że uznaje Pana naszego Jezusa jako Pana i jeszcze Syna Dawida. Czyli jest takie objawienie, które pokazuje, że wie, kim jest Pan Jezus. Ta córka tej kobiety, nie widzimy tutaj, czytając dokładnie Słowo Boże, ja nie czytam, to będzie też ważne na koniec tej historii, aby ona była opętana, tylko była dręczona przez demona. Nie wiemy, na czym to polegało, ale nawet jak w tych czasach, popatrzcie, jak Kanaan, ile miał bogów,
nie wiem, miał, już nie, nie chcę wymieniać tych bogów, nie chcę przekręcać ich imion, ale chyba tam była Asztarta i inne bóstwa, które Kananajczycy czcili. Cały panteon, jak był panteon taki mitologiczny, to oni mieli swój panteon. I przypomina nam trochę nasze czasy. Przypomina mi czasy, kiedy też różne rzeczy nasze dzieci, może nawet my, jakby uczestniczymy w rzeczach, które nie są dobre, są okultystyczne. Pewne rzeczy nas dosięgają. Nie chcę mówić o szczegółach, ale są różne rzeczy, o których sami pewno wiecie, domyślacie się. I potem się zastanawiamy, czemu nasze dzieci nie mogą spać w nocy, czemu nasze dzieci chorują. Wiecie, to jest trudne. I taka sytuacja też podobna w tej kulturze wyrosła kananejskiej, ta córka tej kobiety i była dręczona przez tego demona. My nie wiemy, dlaczego się tak stało, ale możemy się tylko domyślać. Ci Kananejczycy, czyli lud kananejski, to on żył też w okolicach Palestyny, Libanu. Teraz Palestyna dość jest taka znana, tak, bo wiemy, co tam się dzieje w Izraelu, w Palestynie. I to było na Półwyspie Arabskim. I generalnie pochodzili od Kanaana, syna Hama. I tak naprawdę ci Kananejczycy, to można powiedzieć, że to są obecni mieszkańcy Libanu. Ten Liban cały czas sobie gdzieś tam jest, mniej więcej w okolicach tego zielonego pola, tam gdzieś w środku jest, to są te miejscowości, które teraz w większości należą do Libanu. I to ci Kananejczycy są potomkami właśnie, znaczy Libanczycy, jakby z nich wywodzą się Kananejczycy. Czyli inaczej, lud kanaański to obecnie teraz Liban. I co ciekawe, też chcę odwołać się do tego, co dzieje się teraz. W tym Libanie w pewnym momencie pojawiło się bardzo dużo uchodźców. Teraz szacuje się, to był taki kraj w miarę taki nowoczesny, w miarę zamożny i my tak narzekamy, tak, że uchodźcy chcą przyjść do nas, wpuszczać, nie wpuszczać, a tam 1/3 obecnie tego kraju, ludzi, którzy tam mieszkają w tym Libanie, to są uchodźcy. Wyobrażacie sobie żyć w takim kraju, gdzie jest 1/3 uchodźców z Syrii? I obecnie ci Syryjczycy są wypędzani z tego Libanu, bo upatruje się w nich kryzysu gospodarczego. I nie wiem, czy sobie przypominacie o Kananejczykach, bo jak Mojżesz zdobywał, potem Jozue, wiadomo, jak była zdobywana ziemia obiecana, to panuje taka myśl, i ja też niestety gdzieś tam podłapują niektórzy chrześcijanie, nawet na Facebooku, byłem zszokowany tym, co zobaczyłem, że te ludy, wszystkie te ludy powinny być wytępione do nogi. Tak, że tak Bóg powiedział, żeby były wytępione, tak? Czy tak Bóg rzeczywiście powiedział? Nie do końca tak powiedział, dlatego że powiedział o nich do Mojżesza, żeby ich wypędził, co nie znaczy zniszczył. Dlatego, że to jest różnica. To jest taka różnica. I tak myśląc o też Palestynie, myśląc o Izraelu, ja wiem, co to jest terroryzm. Wiem, co to jest, jakby ta, wiem, kto, jakie są siły w tej wojnie, która jest teraz. Ale zawsze też myślę nie tylko o Izraelu, ale o tym bólu, który też jest w Palestynie. O tych dzieciach, które też tam giną.
I Pan Jezus właśnie spotyka taką kobietę. Gdyby ten naród był wytępiony, on by nie spotkał tej Kananejki, tak? To się stało. I 23 werset mówi o tym, tak przechodząc już do tej historii. Pierwsza reakcja na to, co powiedziała Kananejka, o co prosiła, czy żeby Pan Jezus się zmiłował, pierwsza taka reakcja Pana Jezusa to jaka była? On nie powiedział ani słowa. I to, wiecie, ja czasami zdarza mi się, że za dużo powiem. Być może w tej sytuacji ja bym to jakoś skomentował. I nie byłoby to dobre. Pan Jezus nie powiedział ani słowa. Ale za to uczniowie prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. Czyli uczniowie chcieli ją jakby odprawić, wyrzucić jakby z tej sytuacji Pana Jezusa. Ale Pan Jezus nie mówił na początku nic. O. Nie czytamy, dlaczego nie mówił, ale nie mówił. I to jest też ciekawe, tak nawiązuje do tego, co było w historii o Samarytance, że też Pan Jezus mało mówił do Samarytanki. Była ta taka równowaga między tym, co On mówił i to, co mówiła Samarytanka. Tu jest podobnie, tu Pan Jezus na początku w ogóle nie wypowiada żadnego słowa. I następnie czytamy, że Pan Jezus mówi o tym, że On jest wysłany do, poczytajmy może to dokładnie, że On jest, Pan Jezus tak powiedział, rzekł, a odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Tak powiedział Pan Jezus. I z jednej strony było to takie pytanie, które powinno zamknąć ten temat. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że jest tylko wysłany do Izraela, to Kananejka, no, mogła pójść i powiedzieć, a dobra, to jak Pan Jezus tak powiedział, to ja sobie pójdę i może, nie wiem, opłacę sobie lekarza jakiegoś lepszego, czy kogoś innego, jakiegoś maga, nie wiem co, ale ona tak nie zrobiła. Popatrzcie, że przykład Kananejki pokazuje nam to, na ile my jesteśmy zdesperowani w walce o nasze dzieci i o bliskich i o inne osoby, na których nam zależy. Jeżeli my czasami chcielibyśmy w ten sposób, że Pan Jezu, proszę Cię o to, a o to. I jeżeli Pan Jezus nie odpowie nam, no to my nawet potrafimy czy obrazić się na Pana Jezusa, obrazić się, że nie odpowiada, albo zniechęci się do tego, ale tutaj tego nie było. Tu nie było tego, tu Pan Jezus mówi, że jest posłany do Żydów, do Izraela, ale ona dalej szła. Dalej miała pragnienie w sumie tylko jednego, żeby jej córka była zdrowa. Tylko jedna myśl, która jej wtedy przyświecała. Co ciekawe, zastanawiałem się też nad tym, to mnie bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo buduje w Panu Jezusie to, że On bardzo mocno akcentuje fakt tej misji, którą dał Mu Pan Bóg. Tak? Jeżeli Jego misją było zbawianie w tym czasie, zbawianie Izraelitów, jakby mówienie im o żywym Bogu, to On to powiedział. Popatrzcie, że inną rolą w Kościele Chrystusa była rola Pawła, apostoła. On był apostołem pogan. I takie zadaję pytanie do odpowiedzi, na przykład w domu, jaka jest nasza rola, jeżeli Pan Jezus powiedział, że On
niósł Ewangelię, czy był dla Izraela, Paweł dla pogan, ale jakie jest Maćku, Gosiu, Wojtku, jakie jest nasze te powołanie, jakby ktoś przyszedł i spytał się o nas, no, czy bylibyśmy tak jasno jak Pan Jezus w stanie powiedzieć, co my robimy. Czasami robimy pewne rzeczy z przyzwyczajenia, tak, bo nie wiem, bo tak ojciec zrobił, matka, tak wszyscy robią, tak, albo tak należy zrobić, bo większość tak robi. Ale jaki jest ten Boży plan dla twojego życia? To jest takie pytanie, które wynika z tego też, co Pan Jezus tutaj mówi. Ja jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Tylko albo aż. No bo no, moglibyśmy oczekiwać od czegoś tak teoretycznie, od Pana Jezusa, no dobra, ale to jeszcze, tu jest poganka, jest jakiś temat, tu jeszcze jakaś inna osoba z innego narodu, no Panie Jezu, tak? Ale tak powiedział. I popatrzcie, co się dzieje dalej. Ta desperacja tej kobiety w tym, co ona chciała uzyskać od Pana Jezusa, sięga dalej. Ona oddaje pokłon Panu Jezusowi. Oddaje, jakby to jest coś, co ona oddała pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. Powiem wam, że nam się tak łatwo to czyta, tak, tę historię, bo ona się już zdarzyła jeszcze 2000 lat temu, ale ona musiała być pełna ta historia takiej pełnej emocji, bo Pan Jezus odpowiedział jej tak naprawdę, że nie, a ona mówi, ona sobie pomyślała, nie, nie może być tak. I złożyła mu pokłon i powiedziała, mimo wszystko, że tak naprawdę nie przyszedłeś tutaj do mnie, tylko do Izraela, tak sobie mogła pomyśleć oczywiście, to tak idę dalej. Panie, pomóż mi. I to jeszcze nie był koniec tej historii. Popatrzcie, bo ja w ogóle zastanawiałem się nad jedną tą sprawą, bo tutaj w tym fragmencie, jak ona pokłoniła się przed Panem Jezusem, bardzo przypomina mi się, czy przypomina mi się taki fragment, który mówi o tym, bo każdy z nas, ja przynajmniej jak się nawróciłem, to zawsze jakby tak odczuwałem, albo tak byłem taki uczony, że Pan Jezus jest moim przyjacielem. I to jest prawda. I nawet ten fragment Jana 15, 12, 15, czyli Ewangelia Jana, 15 rozdział od 12 do 15 wersetu, przeczytam go. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. I patrzcie, z jednej strony nawiązuje do tego, że ona się pokłoniła Panu Jezusowi i oddała mu pokłon. Z jednej strony Pan Jezus jest naszym przyjacielem, ale to jest mimo wszystko uwarunkowane. Bo popatrzcie, jeżeli jesteście przyjaciółmi, 14 werset, moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. I my, ja czasami mi się zdarza, albo zdarzało wiele lat, miałem takie chwile, kiedy nawróciłem się, a potem nawet takie lata, kiedy co prawda chodziłem do zboru, ale no i nawet myślałem, że Pan Jezus jest moim przyjacielem, ale nie czyniłem tego, co On mi przykazywał.
Więc tak naprawdę byłem tym przyjacielem Pana Jezusa, czy nim nie byłem? I polega to na tym, że nie jesteśmy sługami już, ale wtedy, 15 werset, jeżeli mamy relację z Panem Jezusem, jeżeli wiemy, o co Mu chodzi, jeżeli mamy społeczność z Panem Jezusem, to znamy Jego naturę i wtedy jesteśmy Jego przyjaciółmi, tak? Ale jeżeli postępujemy w naszym życiu tak, jak chcemy, ja bym to poznał, powiedział, nie wiem, czy wiecie, kiedyś jest takie słowo kumpel, tak? No, kumpel tak naprawdę to jest, jest taki fajny cytat, który chcę wam poczytać. Kiedy w twoim życiu jest słońce, jest kumpel, a kiedy burza, wtedy przyjdzie przyjaciel. Czyli Pan Jezus nie jest kumplem naszym. To nie jest taki ktoś, to teraz poprosimy Go i On nam to da. To nie jest, Bóg nie jest taką skrzynką do robienia tego, co chcemy. A jeżeli da mi coś innego, to będę zły na Niego. Bóg to nie jest kumpel. Pan Jezus to nie jest kumpel. I jeszcze jeden taki fragment. Przyjacielowi możesz powiedzieć wszystko. Taki, znaczy nie fragment, tylko taki cytat. Przyjacielowi możesz powiedzieć wszystko. On zawsze ci pomoże, jeśli będziesz tego potrzebował i zawsze będzie przy tobie. Kumpel to ktoś, z kim się dobrze pobawisz, pośmieszkujesz, ale jest to raczej luźna znajomość. I patrzcie. Tak jak powiedziałem, kiedyś moja znajomość była luźna z Panem Jezusem i to nie był mój przyjaciel. Może nasza znajomość z Panem Jezusem jest taka sobie i to też nie jest nasz przyjaciel. To jest, a Pan Jezus nie chce być naszym kumplem. Bóg nie chce być naszym kumplem. Patrzcie, jak ta niewiasta podeszła do Pana Jezusa i tej postawy nam często w życiu brakuje. Takiej postawy uniżenia. Ja może tak bardzo staro jeszcze nie wyglądam, ale jak się nawracałem, gdzieś był lata 80., to większość nabożeństwa w czasie uwielbienia spędzaliśmy na kolanach, oddając Bogu cześć w pokłonach, w uniżeniu. Teraz świat się zmienił, może jest bardziej nowoczesny, może nasze pieśni są bardziej nowoczesne, ale też mniej czasu poświęcamy na kolanach, na takiej uniżności. Ta kobieta wybrała coś, co było kluczem w tej historii. Przyszła, złożyła pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. Być może, nie wiem, może to jest i śmieszne, tak? Dla niektórych było. Może było to takie, można powiedzieć, takie nataczywe, tym bardziej, że Pan Jezus dalej mówi, a On odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. I co tutaj się dzieje? Czy Pan Jezus czasem jej nie chciał obrazić? Nie. On chciał przetestować tak naprawdę jej motywację. On chciał zobaczyć, co ona zrobi, bo jeżeli przyszedł do Izraela, jeżeli mówił o Bogu Izraelitom, to tak naprawdę ten 26 werset jest prawdą. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. My w tym czasie, ja powiem tak, że nieraz w modlitwach i w bojach, jeżeli o coś boimy, czy o nasze dzieci, czy o jakieś sytuacje, to w takiej sytuacji, kiedy taką odpowiedź bym otrzymał od Pana Jezusa, może bym zrezygnował. Ale pytanie, czy to nie był test, kolejny test. I te testy mogą być różnorakie w naszym życiu. Może być testem, że ta odpowiedź jest inna niż się spodziewamy. Może się okazać, że to trwa zbyt długo. Niektórzy
Myśmy też, właśnie moja żona głosiła Ewangelię pewnej osobie i ona tak naprawdę nawróciła się chyba po 25 latach dopiero. I powiem wam, że to jest dla nas trudne. Ten czas, ta odległość między tym, kiedy prosimy, tym, kiedy działamy, a tym, kiedy otrzymujemy odpowiedź, już jest testem. Ale dla Boga nie liczy się tu i teraz, tak? Tylko liczy się ten efekt końcowy. I ta niewiasta dalej, ona szła w tej historii i szła w tej, w tym fragmencie biblijnym czytamy, że ona zaś rzekła: tak, Panie Jezu, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I wydaje mi się, że to był już przełom, dlatego że ona tak naprawdę właściwie przyjęła to, co Pan Jezus powiedział, i już była w pełna desperacji. I tak naprawdę nawet jakbym była takim kimś, tak, to ja chcę, takim szczeniakiem, to ja chcę złapać ten okruch, złapać się, tak jak inna niewiasta, złapać tej końcówki szaty Pana Jezusa, i to mi wystarczy. Złapać ten okruch. Może on gdzieś tam poleci, może przypadkiem, może on był, ten okruch może był skierowany do kogoś innego. Pamiętacie historię rozmnożenia chleba? Ile tam, i to też jest takie ciekawe, bo tam bardzo dużo okruchów było po rozmnożeniu chleba. I to jest też taki, może być symbol dla nas, że tam byli ludzie głównie z Izraela, tak? Ale te okruchy zostały. I teraz my, jako poganie, jesteśmy konsumentami, jakby czerpiący z tych okruchów. Nie traktujmy się bardzo dobrze. Nie traktujmy się, że jesteśmy, nie wiem, jakimś lepszym narodem, że my jesteśmy poganami, tak? I te okruchy nam zostają. Tak naprawdę w pierwszym etapie Bóg przyszedł do Izraela, Pan Jezus przyszedł do Izraela, ale cieszmy się z tego, że są te okruchy, i te okruchy mają, te okruchy Ewangelii, te okruchy Bożego działania mają taką moc. I ta kobieta w to uwierzyła, że nawet gdyby ten okruch, który spadnie z tego stołu, jak ona to uchwyci, tak jakby mówiąc w cudzysłowie, to ona uzyska to, co potrzebuje dla swojej córki. Wtedy rzekł Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że uzdrowiona została natychmiast. Uzdrowiona, tu pisze uleczona. Tu widzimy to bardziej w tym sensie, że był to jakiś, jeżeli jest uleczona, ja tak nie wchodziłem jeszcze tutaj bardzo dokładnie w te słowa, ale z tego, co Pan Jezus tutaj powiedział, ona została uleczona, więc nie było to jakieś opętanie, czy to było takie uzdrowienie tej córki, ale stało się to natychmiast. I Pan Jezus podkreśla jedną rzecz. Popatrzcie, sytuacja, kobieta przychodzi do Pana Jezusa, poganka, przychodzi pokorna, kłoni się przed nią. Apostołowie chcą ją wyrzucić, tak? Oddalić od Pana Jezusa. Po co tu przyszłaś? Po co, tak parafrazuję, dlaczego tutaj robisz jakieś zamieszanie? Pewno może się pojawiły jakieś śmiechy, może jakaś nienawiść do Kanaryjczyków. I w pewnym momencie kończy się to tak, że ona jest wzorem. Niesamowita rzecz, że tak naprawdę w tym momencie Pan Jezus takie, jak to powie, tutaj akurat takie światło, to dobrze widzę, ale taki, pojawia się takie światło, taki snop światła, to jest ta kobieta, która ma tą wiarę. To jest ta wiara. To jest ten wzór. To nie jest zwykła poganka. To nie jest Kananejka, która już właściwie nie powinna istnieć, która tam wiele, wiele wieków powinna być zniweczona, tak? Ale to jest ta wiara.
I gdyby nie ta jej desperacja, to by tego nie było. I powiem wam, że ja często zdarza mi się, że mam za mało wiary, ale zdarza mi się też tak, i to chyba żona potwierdzi, że ja mówię tak, mówię, że ja chcę się modlić, bo ja widzę tą moją córkę w przyszłości, że ona będzie robić to, będzie robić to. Co z tego, że ma 7 jedynek, miała tam, powiedzmy, zagrożeń. Ja właśnie widzę tak tą moją córkę i to było niemożliwe. To było niemożliwe. Nierealne. Córka się nie chciała uczyć, nie będę mówił, która. I cały czas uwagi, kłopoty, ale ta wiara, że będzie dobrze, ona jest potrzebna naszym dzieciom. Ona jest potrzebna do tego, żeby te dzieci zostały uleczone. Może to się tutaj, tu się stało to w tej samej godzinie, w tym samym momencie, ale być może to jest proces. Teraz córka skończyła drugi fakultet ze studiów i kończy chyba, tak? I ona nie ma nic z tamtego okresu, który był dla nas bolączką, ale potrzebna jest ta wiara. Tak jak powiedziałem, nie zawsze mam taką wiarę, a tam akurat miałem tą wiarę, że będzie dobrze. I tą wiarę miała ta kobieta. I ten fragment można tak podsumować, to co mówiłem, jakby chcę nas zachęcić do tego, abyśmy jakby dwie albo trzy rzeczy zrobili. Po pierwsze, chcę nas zachęcić, ale ta historia przede wszystkim ma nas zachęcić do tego, abyśmy walczyli o swoje dzieci, żebyśmy nie poddawali się, jeżeli będziemy, czy to jest choroba naszych dzieci, wnuków, naszych bliskich, czy to jest jakieś związanie, tak tutaj czytamy, czy to jest jakaś inna sprawa, może być to ktoś bliski z naszego otoczenia, abyśmy walczyli, ale też nie bali się tego, że w pewnym momencie będziemy czuć się źle, że będziemy czuć się być może tacy poniżeni. Nie wiem, jak ta Kanaanka się czuła, ale może się tak czuła. Będziemy dziwnie wyglądać, ale musimy być pewni tego, że jeżeli będziemy zdesperowani, jeżeli będziemy wytrwale modlić się o nasze dzieci, wnuki, to otrzymamy to, o nasze rodziny. Otrzymamy to, o co się modlimy. I druga rzecz, to zajmujmy właściwą postawę w modlitwie. Nie traktujmy Jezusa jako przyjaciela, ale wtedy, jeżeli będziemy mieć z nim relację. Bo ja trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład Maciek jest moim przyjacielem, a ja będę na przykład, nie wiem, widział się z nim raz na rok. I jak on mi powie, Piotrek, trzeba coś przenieść, a ja powiem, słuchaj, ale to może za 5 lat, bo teraz nie mam czasu. Albo coś trzeba razem gdzieś pojechać, coś zrobić razem, to ja będę cały czas mówił, że nie mam czasu. Jeżeli by tak to było, to by był tylko kumpel. A jeżeli to jest przyjaciel, to są relacje i wtedy w tych relacjach możemy uzyskać wiele od Pana. Być może czasami trzeba będzie wejść w taką postawę jak ta kobieta, że postawę uniżenia, postawę proszenia, tak? Ale na pewno uzyskamy. I taka ostatnia rzecz, taka zachęta do modlitwy jest to, abyśmy się modlili o tą sytuację, która jest na Bliskim Wschodzie, ale myśleli z punktu widzenia
nie tego, jakie są może nasze poglądy takie, bo każdy ma jakieś poglądy, jeden lubi kwadraty, drugi trójkąty, tak, trzeci koła, ale jedno, co nas łączy, to jest to miłość Pana Jezusa, a Pan Jezus miłował każdą osobę. Każdą osobę miłował, a tym bardziej, jeżeli zobaczył w niej wiarę, to mógł to pokazać jako taki przykład. Więc módlmy się o Izrael, módlmy się o Liban, o Palestynę, o Syrię, o wszystkie te kraje, które, no, w którym jest wojna. Wiadomo, że jest terroryzm i możemy też się modlić o prześladowców Izraela, ale jest wiele osób, których ja wierzę i ja wierzę w to, że wiele osób jeszcze się może nawrócić i przyjść do Jezusa, jeżeli będziemy się modlić, jeżeli Bóg zobaczy naszą wiarę, jeżeli Bóg zobaczy przynajmniej taką odrobinę wiary w nas, to będzie dawał efekty tej modlitwy. Tak samo jak w życiu tej kobiety. I do tego was zachęcam. Amen.